Wieczne bezpieczeństwo wierzących. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Raz zbawiony, zawsze zbawiony. Jest to nauka uczona przez Słowo Boże. I dzisiaj zajmiemy się Księgą Wyjścia. Księga Wyjścia, czyli druga Księga Mojżeszowa, rozdział 28. Rozdział 28, werset 9. Do 21. Weźmiesz też dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów izraelskich. Sześć ich imion na jednym kamieniu, a sześć pozostałych imion na drugim kamieniu, według kolejności ich urodzenia. Jak rytownik żnie pieczęcie, tak ty wyryjesz na obu kamieniach imiona synów izraelskich i otoczysz je oprawą ze złota. Te dwa kamienie umieścisz na naramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. Zrobisz też oprawy ze złota i dwa łańcuszki ze szczerego złota, skręcone jak sznury, i przymocujesz te kręcone łańcuszki do opraw. Zrobisz też napierśnik wyroczny, wykonasz go artystycznie, tak samo jak efod. Zrobisz go ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bizioru. Będzie czworograniasty, złożony we dwoje na pięć długi i na pięć szeroki. Osadzisz na nim zestaw z drogich kamieni w czterech rzędach. Pierwszy rząd to rubin, topaz i szmaragd. Drugi rząd to karbunkuł, szafir i beryl. Trzeci rząd to opal, agat i ametyst. Czwarty rząd to chryzolit, onyks i jaspis. Osadzone będą w oprawach ze złota. A kamieni tych będzie według imion synów izraelskich 12 według ich imion. Na każdym będzie wyryte, jak na pieczęci, imię jednego z 12 plemion. Ten fragment dotyczy drogocennych kamieni na szatach arcykapłana. Aaron, arcykapłan w Izraelu, jest typem Chrystusa, naszego najwyższego kapłana, o czym możemy przeczytać w Hebrajczyków. Czwarty rozdział, Hebrajczyków, czwarty rozdział, werset 14. Przetoż, mając najwyższego kapłana tak wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. A także Hebrajczyków 10:21. I mając kapłana wielkiego nad domem Bożym. Drogie kamienie, które Aaron miał w swoim efodzie i na pierśniku, są typowymi drogocennymi dla Boga. Są typami drogimi, drogich dla Boga przedstawicieli Jego ludu. Więc tutaj możemy zauważyć to, że one są typami tych ludzi, którzy należą do Boga. Tak? Czyli jeżeli teraz popatrzymy na Aarona, on jest obrazem Chrystusa, bo jest arcykapłanem. A kamienie, które Aaron ma na swoim efodzie, czy w swoim efodzie i w swoim napierśniku, są typami drogocennych dla Boga ludzi, którzy są ludem Bożym. Efod był połączony z ramionami arcykapłana, co widzieliśmy w 12 wersecie. I to mówi o bezpieczeństwie, które mamy w Chrystusie. Tak jak wspomnieliśmy, że wieczne bezpieczeństwo wierzących jest tematem, dla którego właśnie ten fragment jest dodatkową ilustracją. I właśnie
Kolejna rzecz to jest taka, że jest wierzący bezpieczny na ramionach Pana Jezusa i to możemy zobaczyć w Łukasza 15 rozdział, werset 5. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane: i znalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje, radując się. Napierśnik zakrywał serca arcykapłana i to mówi o tym, jak jesteśmy kochani w nieskończoność, nieskończoną miłością Chrystusa do nas. I to możemy też potwierdzenie tego znaleźć w Efezjan 3:19. Efezjan, trzeci rozdział, 19 werset. I poznać miłość Chrystusa wyższą nad wszelką wiedzą, abyście napełnieni byli do całej pełności Bożej. Jednoznacznie widzimy, że Efezjan 3:19 nam to potwierdza, że to pokazuje miłość Chrystusa do Jego ludzi, do tych, którzy są zbawionymi, tych, którzy wierzą Chrystusowi. Znaczące jest to, że kamienie były utrzymywane na swoim miejscu w efodzie i napierśniku przez złote obramowania czy złote okucia. Złoto mówi o tym, co boskie w Piśmie Świętym. Te złote okucia, zamknięcia, w wersecie 20 były wspomniane tego fragmentu, mówią nam, że jesteśmy bosko trzymani nie tylko na ramionach Pana, ale także na Jego sercu. Nic nie może nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym, co dokumentuje nam Rzymian 8:39.